Witam was ponownie. Znów w tym samym dniu. Okazuje się, że po godzinie niemocy i niemożności nagrania żadnego odcinku udało się nagrać dwa, z Credo Pendereckiego oraz Henryka Wieniawskiego. To będzie oczywiście bardzo widoczne, ponieważ jestem w tym samym stroju. Ale dobrze, cieszę się, że ta niemoc się skończyła. Słuchajcie, dlatego w tym odcinku chciałbym jeszcze zagrać jedną drobną rzecz. Jest to uwertura do Verbum Nobile Stanisława Moniuszki. U Moniuszki jakoś specjalnie nie ma wielu solówek, a przynajmniej nie wpadły mi nigdy w ucho, a grałem tam parę jego utworów. No może w bajce, w uwerturze bajka, tam coś tam się... Ale może jeszcze nie grałem bardzo wielu rzeczy, także może jest tam i tego więcej. Natomiast w tym Verbum Nobile są dwie rzeczy, które chciałbym nagrać. Pierwsza to nie jest w sumie taka stricte solówka, tylko taka płaszczyzna, nazwijmy to melodyczna, która jest słyszalna. No bo nie jesteśmy tam... No bo nie jest to tak... No nie jest to stricte solo, tak? Ale jest taka płaszczyzna, gdzie gramy w cztery waltornie i ten pierwszy głos jest na tyle ważny, że możemy go podkreślić. Żeby one były ładnie wybrzmiały po prostu.
I one też będą nas stabilizowały tempo, tak? Nie możemy przyśpieszyć, bo jak ja zrobię pa-ra-ra, to od razu wybijamy całą orkiestrę. W ogóle w tym utworze bardzo jest istotne, to dla wszystkich chyba instrumentów właśnie, żeby być stricte w tempie, ponieważ w smyczkach bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo jest drobnych wartości i jeżeli my będziemy sobie tutaj coś tam pływać z tym tempem, coś przyspieszać i zwalniać, to naprawdę to bardzo mocno rzutuje na pozostałe instrumenty. Także polecam tutaj, żeby po prostu grać stricte równo w tempie. Okej, to by było na tyle. To taki krótszy też kolejny odcinek, ale warto wiedzieć, że są jakieś takie drobne rzeczy w tym Verbum Nobile. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.